Siema, z tej strony Kacper z Amper TV. Jesteśmy dzisiaj na wiosce, na Podlasiu, razem z Karolem. Będziemy montować osprzęt. Pokażemy wam, jak zamontować prawidłowo gniazdko, tak żeby nie wypadało. Na zewnątrz minus 13, dupa marznie, to dogrzewamy się taką zajebistą ferelką i kozą klasyczną. Mieliśmy nagrywać montaż rozdzielnicy, osprzętu w rozdzielnicy, ale jest trochę za zimno. To pokażemy wam chociaż, jak montować gniazdko, tak żeby się trzymało wiecznie. Montujemy gniazdko Simon 54 w kolorze białym tym razem. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia, czy pracujemy bezpiecznie, czy nie ma napięcia. Jesteśmy pewni, że napięcia nie ma. A więc zaczynamy od przygotowania sobie śrubek, które znajdują się w puszce gniazdka. Tutaj trochę zostało rzucone na grubo tynkiem, ale nie przeszkadza to dla prawdziwych elektroinstalatorów. Nie, Karol? Gdzie moje długie śrubki są teraz? Będę musiał poszukać, bo te nie starczą. Trzeba wymienić je na dłuższe. Są dłuższe śrubki. Wkręcamy dłuższe śrubki. Jeżeli nie jest na grubo tynkiem, to zostawiamy tamte. Dokręcamy wkrętaczkiem, albo takim, albo elektrycznym, albo nawet wkrętarką możemy. Teraz bierzemy gniazdko. Poluzowujemy uchwyty na przewody. Po ówczesnym spięciu mamy wystające już tylko trzy druty. Fazowy, neutralny, ochronny. Fazowy wpinamy z lewej strony gniazdka. Dlaczego? Dlatego, że elektrycy, humaniści, tacy, którzy pracują nad wszystkimi normami, takimi też bardziej internetowymi, tacy członkowie różnych grup branżowych, postanowili, że elektrycy montują wszystko z lewej strony. Teraz wpinamy ochronny do bolca ochronnego i neutralny z prawej strony. A dlaczego wszystko z lewej strony, to nie wiem, żeby było jednakowo faza z lewej, różnicówki w rozdzielnicach też z lewej. Po mocnym dokręceniu, upewnieniu się, że wszystko jest mocno dokręcone, układamy przewody w puszce, chwytamy gniazdko na śrubach, bierzemy poziomiczkę, dokręcamy jeszcze śruby. Sprawdzamy
ustawiamy poziom. Mamy poziom, dokręcamy. Teraz dokręcamy wąsy w gniazdku rozporowe, te, które w środku chwytają za puszkę. Dobieramy lepszy śrubokręt, żeby solidnie docisnąć wąsy. I w sumie gniazdko na teraz byłoby gotowe, bo jeszcze tutaj będzie ściana kończona. Ale pokażę wam, jak zamontować jeszcze od razu ramkę. Ramka musi chwycić, to jest za metalowe haczyki wystające. Kiedy mamy jakiś z tym problem, zawsze możemy je delikatnie podgiąć, potem odgiąć, żeby dobrze chwyciło nam tą ramkę. Ale jeszcze dociśnie ta klapka. Dokręcamy klapkę. Tutaj już nie używamy strasznie dużo siły. Jesteśmy pewni, że śruby oraz wąsy rozporowe będą trzymały te gniazdko w taki sposób, że na pewno nic z tego nie wyrwiemy, nie ruszymy tego. No i to było na tyle. Dzięki bardzo. Do następnego. Siemanko.